serdecznie wszystkie motylki. Dzisiaj zaczynamy rozdział 12. Chlap i blask. Winston biegł truchtem w stronę Fortesina. Spieszył się jak mógł. Oddech kłębił się przed nim w wielkich pióropuszach, ciepłej mgły. Przez moment wyobrażał sobie, że jest jednym z tych ogromnych pociągów, które świszczały i gwizdały, wjeżdżając na ruchliwą stację wokół miasta i z niej wyjeżdżając. Łapki tupały o chodnik, a z każdym listem pod pachą Winston czuł lekkie oszołomienie. Gdy wiedział, że jego misja wkrótce zostanie wypełniona, zauważył, że niektórzy z mijanych przechodniów niosą paczki owinięte w kolorowy papier, często ozdobione wstążeczkami z kokardami i bez bibuły. Zastanawiał się, co może ukrywać się w tych pakunkach. Jakie niespodzianki czekają we wnętrzu na odbiorców, kiedy ramkiem rozerwą papier. Aż w podnieceniu zastrzykł uszkami. Przy odrobinie szczęścia, jeśli dobrze wykona swoją misję, autor niesionego pod pachą listu obudził się rano i takie same paczki już będą na niego czekały, ponieważ on, Winston, robił to, co należy. Niestety podniecenie Winstona nie trwało długo. Kiedy maszerował chodnikiem, myśląc o jedwabnych wstążeczkach i błyszczącym papierze, w jego stronę pędził autobus, pełen podnieconych świętami pasażerów. Niedaleko Winstona kierowca skręcił trochę za blisko brzegu jezdni, gdzie mieszanka z błotem topniejąca śnieżna breja rozpływała się w niektórych kałużach. Wyrzucony kołami strumień śnieżnego błota wyleciał w górę, a potem rozpłysnął się na chodniku. Większość przechodniów zdążyła odskoczyć, ale nie Winston. Breje oklepała go całego. Była bardzo zimna i ani kawałek Winstona nie pozostał suchy. Myszek od czubka nosa po koniuszek ogona pokryty był lodowatą, brudną wodą. Otrząsł się i grzbietem łapki przetarł oczy. Na szczęście list niósł zwinięty pod pachą, więc koperta nie była zbyt zabłocona. Winston rozprostował się i potrząsnął mocno. Ale to był poważny błąd. Usłyszał, że ulicą zbliża się szybko kolejne auto. Nie miał zamiaru znowu dać się ochlapać, więc rzucił się w bok, ale koperta wyślizgnęła się mu z mokrych łapek. Wyleciała wysoko nad jego głowę, a tam pochwycił ją podmuch chłodnego wiatru. Nie! Zapiszczał Winston. Podskoczył i spróbował ją złapać, ale była już za wysoka. Przerażony mógł tylko stać w kałuży błotnej wody i patrzeć, jak wiatr porywa list na ulicy. Koperta trzepotała w powietrzu, uderzała o boki pojazdów, a wycieraczki strącały ją z przednich szyb, aż wreszcie zatrzymała się przyklejona do słupa sygnalizacji świetlnej na środku drogi. Winston musiał ją odzyskać, a jedynym sposobem było przekroczenie ruchliwej jezdni tak, by przy okazji nie dać się rozjechać. Przełknął ślinę. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim motylkom wesołych świąt.